Hej, witajcie w kolejnym Kwagransie. Dziś jestem ja, Tomek, i towarzyszy mi Michał. Witam. I gramy w jedyną słuszną grę w tym miesiącu, czyli oczywiście Wiedźmina 3. Powiedzmy, że skończyliśmy główny wątek, mamy save'a już z końca gry, więc pozostało nam właściwie wszystko. Cała reszta. Na przykład wykonywanie zleceń. Tutaj akurat odpaliłem sobie takie zlecenie na upiora. I zaczynamy od tego, że od rozmowy. Często właśnie wcielamy się w takiego detektywa Geralta. I on stara się wyciągnąć jak najwięcej informacji o swoim celu, w tym wypadku właśnie o upiorze. No i dowiedzmy się właśnie, o co chodzi w ogóle, jaka jest zapłata i gdzie mamy się udać. Często są to dosyć rozbudowane misje, jedna prowadzi do drugiej. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No to jest ciekawe, że jesteśmy na takim, nie jesteśmy na kontynencie, jesteśmy na takiej wysepce oddzielnej. To jest dosyć nowa sprawa, jeśli chodzi o Wiedźmina. Wiadomo, otwarty świat, więc możemy się szwendać, gdzie nam się tylko podoba. Świat jest 3,5 raza większy od tego ze Skyrim, więc myślę, że roboty jest tu na kilka tygodni przynajmniej. Dokładnie, jeszcze dodatkowo mamy tutaj nordycką rasę. Ktoś się tutaj wyraźnie inspirował. Nordyckie klimaty. W ogóle jest dużo nawiązań też do popkultury, to pewnie... Zresztą, co ja będę mówił, jest recenzja Wiedźmina na stronie, więc możecie sobie to wszystko zobaczyć na własną rękę. No, oczywiście mogę przyjąć z miejsca takie zlecenie, mogę też się troszkę potargować. Jeżeli jestem greedy, no to będę się starał jak najwięcej wyciągnąć. No cwaniakuj tam, cwaniakuj. Ale no nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy. No powiedzmy, że podbiję stawkę o jakieś parę dodatkowych sztuk złota. Na podwieczorek. Zobacz, poziom zniecierpliwienia to jest takie wiele mówiące. O, ten akurat ma... Równy człowiek. Ten jest przy kasie, tak? No trafiliśmy na kogoś, kto ma hajs. Dobra, no to przyjąłem zlecenie, wytargowałem się, mam troszkę więcej złota do zarobienia, ale najpierw trzeba pokonać strzygę, tak, upiora. Zbadaj wyspę, podejrzewam, że swoje zmysły będę musiał wykorzystać. Oczywiście mógłbym biec, ale Wiedźmin chodzi z taką gracją, że co ja sobie będę. Co, wołamy konia i idziemy ubić? Tak, wołamy konia tak jak w Red Dead Redemption. On zawsze pojawia się znikąd, znienacka. Chyba nikt nie wie, gdzie leży nienack. Zachowano też oczywiście... Zobacz to. Hopla! Zachowano też książkową oczywiście zgodność, że każdy koń Geralta nazywał się Płotka. No tutaj no, zgodzę się, aczkolwiek no nie jestem zaznajomiony z uniwersum Wiedźmina. To jest moja pierwsza gra w ogóle w klimatach Wiedźmina, w którą gram, ale no, jestem totalnie oczarowany. Nie wiem w zasadzie, dlaczego wcześniej nie grałem w Wiedźminy, może dlatego, że byłem takim no, graczem konsolowym, który bardziej skłaniał się ku PlayStation 3, a tam raczej Wiedźmin nie zaglądał. No ale teraz mam PS4, więc myślę, że to się zmieni, że będę mógł więcej czasu tej serii poświęcić. W ogóle dobrze jedziemy, bo... O kurczę, to chyba są smoki. Syreny. Walka na koniu, coś co... Niektórych chyba trochę wkurza. Postaraj się nie pozabijać wszystkich owieczek. Faktycznie źle trochę biegłem, więc już zmieniam kierunek. W ogóle ta nawigacja też często trochę jest myląca. Zobacz, czy mi teraz pokazuje, że gdzie mam iść. Ja sprawdzę mapę, czy na pewno wszystko jest okej. Okay. Mówił coś o latarni. O latarni. Mam nadzieję, że to jest blisko gdzieś. Północ. Północ? Północ, A tutaj. Dobra. A dobra, no to będziemy przynajmniej zwiedzać. Tak, widoczki są niesamowite, więc bardzo... Mam nadzieję, że się nie zabiję tutaj. Dobra. No próbuj. Dobra, koń nie skoczy. To nie jest Skyrim, więc nie możemy szaleć. Tempo. Dobra, w złym kierunku tam. Tam. Tak, na tym fiordzie takim jakby. A, okej. Okay. No. No, to jest ścieżka. Czyli taka. Trochę zręcznościowy jest ten Witcher, tak powiedział mi, jeśli chodzi o jazdę konną. Można się nieźle... zagubić. Ups. Jest trochę przeciwników, ale zobaczymy. No mogę walczyć z płotki tak naprawdę. Po wyborach to nikt nie naprawił. Tu chyba muszę jednak zejść. Co, i zawołasz konia po drugiej stronie? Pewnie tak. No szczęście Wiedźmin potrafi pływać w tej części. A jego konie umieją się teleportować? Tak, to no to jest gra przed Day One Patchem, więc... wszystko się jeszcze może zdarzyć na premierę gry. Ciekawe, czy mogą mnie zaatakować, jak jestem w wodzie. Wtedy się nie mogę bronić, więc właściwie jestem super łatwym celem. Dobra. No, zejdź stąd. Panie Wiedźminie, dobra. O, jest.
Ależ odgłosy. W ogóle audio w tej grze stoi, myślę, na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową w poszczególnych miastach, miasteczkach. Tak troszeczkę przesłuchałem. No dawaj, no. Jesteś takim kocurem. Chyba główkę stracił, nie? Czy jakieś tam inne części. Ja mam znaki, to spróbuję podpalić, albo zrobić jeszcze jakieś inne cuda. Podpal. O, akurat wylądował. No wiadomo, no każde zwierzę boi się. Boi się ognia. To fajne zwierzę. Echidna, tak? Tak się nazywa? Echidna. No dalej. Tak sobie lata z gracją. Teraz jestem gotowy. No może mam wiesz, kuszę, nie? Mogę też skuszę. Podpal to niech płonie. za daleko. No, chyba już nie jest taka cwana jak tak, chyba wiesz, że już nie ma szans, więc wezwę płotkę, która się przeteleportowała na drugi brzeg. To był ultra kill, naprawdę. No, takie, buja kasza. Takie rzeczy się często nie zdarzają, dobra, przynajmniej mi. Mamy naszego przeteleportowanego konia. Daj płotka. W ogóle to jest fajne, że koń też panikuje podczas gry. Jak jest dużo przeciwników, albo jakiś stado wilków atakuje, no to koń nie jest tak odważny jak Geralt i potrafi no, spłatać nam figla. Kurczę, podoba mi się ten klimat tej wyspy. Może powiedz coś o zmysłach w ogóle, bo w tej części dodali właśnie Geralt ma swój jakby zmysł. Geralt ma zmysły, ja je sejwuję na później troszkę, bo pewnie mi się przydadzą, jeśli chodzi o poszukiwanie tego upiora. Myślisz, że przeskoczy? Okej. Ale starałem się, tak? Próbowałem coś zrobić. Płotka umarła, nie wiem, nie widać jej. Skoniowała się. Także no, uważajcie, z jak jeździcie konno w Wiedźminie. Bo nie można ufać koniowi, koniu. No wyjdź z tej wody. Day one patch. Dobra, wyszedł. Gdzieś tamten kamyczek był bardziej płaski od tych tak, poprzednich. Tak. A patrz jak zgrabnie sobie zjechał, jaki tutaj jest downhill. To taki trochę Tony Hawk. Trochę tak, no nie musicie nawet czekać na piątkę na Pro Skatera, bo tutaj widzicie, Geralt ma podobne skillsy i nie potrzebuje deski. Dobra. No właśnie, zmysły Wiedźmina, dobrze, że o tym powiedziałeś. Wystarczy, że wcisnę jeden przycisk. Tylko muszę schować miecz. I wtedy Wiedźmin odpala swoje wampirze zdolności, w cudzysłowie, czyli jest taki wyczulony na różne inne czynniki zewnętrzne i na przykład odkrywa jakieś akurat ważne, ważne rzeczy, ważne jakieś przedmioty albo jakichś przeciwników. No nie byli tutaj twarci przeciwnicy, no ale tak jak mówię, no jestem już endgame'owym Wiedźminem, więc raczej dużego oporu mi tacy piraci nie mogą stawiać. Czy opór mogą stawiać, tylko tak dość krótko. No tak, tutaj chyba miałem skoczyć. Upsi. Ale okej, okay, zdarza się. W ogóle mi się, wydaje mi się, że animacja skoku jest taka dosyć toporna. On wykonuje jakby dwa skoki w powietrzu. Day one touch. I widać te 30 FPS-ów też właśnie podczas tej, podczas tego manewru. To taki super Mario na sterydach. Okej, mam tam dojść, ale chyba mi się to nie uda, bo spadłem z tego mostu. Ale chyba mogę wrócić, tak mi się wydaje przynajmniej. A może od tamtej strony? O, coś tam, tak? Jakiś taki brzeg jest. Tam? O. Tam. No to nie jest Skyrim, więc tutaj nie wejdę koniem. Ale same tereny są niesamowite, zauważcie tam w tle, jak to po prostu wszystko wygląda. Jest niesamowita imersja, po prostu i horyzont też jest ładny, ale był większy, pamiętam, że jednak miałeś, mogłeś więcej zauważyć na tych wcześniejszych materiałach z gry, że ten horyzont się ciągnął, wiesz, po kilometry tak naprawdę. A renderowanie jest bardzo popularne. Patrz, to nie jest zwyczajna mgła, no już Geralt ma jakieś wątpliwości, odpalmy tryb. Tryb rozkminy, jest ten upiór, okej. Okay. Dobra. Gdybym był nisko levelem Wiedźminem, to pewnie bym teraz się jakoś mocno uzbroił, pewnie bym próbował jakieś mikstury sobie nałożyć na siebie, jakieś wywary. No ale raczej nie będę miał dużych problemów z upiorem. Nie, cwaniaku, wyjmuj ten miecz. Chociaż zobaczymy. Dobra, no mam swój stalowy... Trochę się pośmieję, jak padniesz. Stalowy miecz, miecz srebrny, sorry. O, ty to nie jest. A, to nie jest jeden upiór, dobra. Jedziesz. Dobra. O, no okej. Okay. Może będzie problem. Okej, okay, no jest jakiś opór. Albo i nie. Demonstracja skończyła się. Ale zróbmy taką ściemę, że mamy problem, tak? Że blokujemy, że mamy duży uciekaj, problem. Uciekaj. Dobra, jest znak. Jakieś uniki. Ogniem ducha. Właśnie, to jest fajne w tej grze, że mimo wszystko i tak trzeba się mieć na baczności, bo jak jest dużo przeciwników, a my jesteśmy już takim wykokszonym Geraltem, to i tak może być problem, bo
naprawdę wystarczy kilka uderzeń i ten nasza postać od razu ma wtedy problem. No ale widzicie, no ja jednym ciosem załatwiam upiory i to nie jest jakiś duży problem. O właśnie, no jest jakieś ciało, od razu mogę je zbadać dzięki swoim zmysłom. Rana na plecach. Geralt wtedy ma jakieś swoje złote uwagi, które mogą nam pomóc odkryć jakieś kolejne wskazówki. No i zwróćcie uwagę, no latarnia zamglona, fajny. Nawet te ptaki niesamowicie to wygląda, takie widać, że to nie jest w jednym miejscu, takie niejednostajne. To wszystko jest właśnie takie, diabeł tkwi w szczegółach, no ta gra jest złożona z wielu takich detali, smaczków. Aż się biegać nie chce. No dokładnie. Jak gra zaczyna biec, to od razu mnie to wkurza, bo ja bym sobie, wiesz, chodził, szwendał się. Okej, okay. Na żółto, czyli po prostu jakieś miejsca interakcji. Jest tam kto? No, Geralt raczej nie pyta, tylko od razu z buta wjeżdża. Ale tym razem zachował się bardzo po dżentelmeńsku. Kulturka jest. Jak się tu dostałeś? I tak jak mówię, no niby zadanie, wiesz, zabij upiora, a jednak widzisz, są jakieś poboczne kwestie z tym związane. I tak jak mówię, no często jedno zlecenie prowadzi do jakiejś kolejnej rzeczy, do jakichś kolejnych zadań. Często błahe jakieś zlecenie może doprowadzić do tego, że będziemy wykonywać coś, co jest właściwie na miarę głównego wątku i coś wielogodzinnego tak naprawdę. W sumie jak tak wygląda finalna gra, ja jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały dodatki, które już zapowiedzieli. No tak. Za rok, które będą jeszcze tam właśnie jako dodatkowa zawartość, bo jeżeli to jest cała gra i tutaj jest naprawdę niesamowicie, te wątki są niesamowicie rozwinięte, to co będą wprowadzać te dodatki? No, ciekaw jestem właśnie, że to będzie w ramach tego świata, który już jest, czy może będą jakieś dodatkowe lokacje dodane, tak jak było w Skyrim, mieliśmy też dodatek, który wprowadzał właściwie nowy kontynent bodajże. No dobra, jest to zlecenie, próbujemy wyciągnąć jakieś informacje od gościa, który chyba najlepiej się na tym zna. No wygląda na takiego. Nie mam pojęcia, no idealnie się zna. Specjalista. Nie wiem, ale się wypowie. I fajnie jest to, że właśnie ten język w tej grze jest taki dosadny, że no tutaj nie ma owijania w bawełnę, jak ktoś chce przeklnąć, to przeklina, jak ktoś chce jakoś się zachować, to się tak zachowuje. Jak to powiedzieli, nie robimy gier dla dzieci. Tak, no to jest chyba PEGI, ile tam, 18? No, 18? Są urywane głowy w niektórych momentach, więc nie zdziwię się, jeżeli to jest pełne PEGI 18. Dobra, przyspieszę, bo kończy nam się kwadrans, a chcemy jakąś akcję też pokazać. Ale same w ogóle wykonanie chat i klimat tak. Jest niesamowita imersja. Mniej sztywne są te gadki, nie wiem czy zauważyłeś, dużo jest gestykulacji. Tak, w dwójce było tak, wchodziło się, jedna osoba mówiła, druga osoba mówiła i koniec. Mhm. A tutaj to widać, że właśnie nawet emocje po tym, po NPC-ach. Jak po samym Geralcie, który no, wiadomo, tak, Wiedźmin bez emocji w ogóle, ale... No, zdarza mu się tam coś z ukosa spojrzeć na kogoś, ten... I co? No, kolejne upiory. Skarż. Uważam, są to uniki właśnie, o widzicie, no teraz stałem w miejscu i ale troszkę mi się obrywało. Także odskakiwanie, uderzanie, balans między szybkimi atakami a silnymi. To jest coś, co warto rozkminić, rozważyć grając Wiedźmina. On tutaj upiór też potrafi wykonać jakiś unik. No dobra, jest okej. Okay. Ale już było większe wyzwanie niż ostatnio. Zresztą jestem ciekawy, czy te potwory się skalują. Wydaje mi się, że nie, skoro widzisz, mam je na strzała. Nie, mam tam na 15, nie wiem, na którym teraz jesteś, ale... Ale to by było niezłe, gdyby się wszystko skalowało, co do... Day one patch. Chociaż może day one patch to zmieni, tak? Okej, okay, zbadaj latarnię. CD Projekt znany jest z tego, że umie wypuścić naprawdę porządny produkt i później jeszcze dodatkowo go naprawić za darmo, jak to było w przypadku pierwszej i drugiej części, gdzie te już końcowe wydania zawierały naprawdę bardzo rozwinięte aktualizacje i były darmowe, więc z Wiedźminem 3 prawdopodobnie będzie tak samo. Porozmawiaj z Mikołajem o pokutniku i zgaś świeczkę. Bo możesz, bo jesteś Wiedźminem. No i widzicie, no to nie jest taka prosta misja, nie jest takie proste zlecenie. Właściwie takie biegające zadanie. Proste zlecenie, które przeszło w takie dodatkowe, że tutaj porozmawiaj, tutaj niby tak. Takie... Tworzył otoczkę, tak? To jest tak, że idź, zabij upiora, zabiłeś, no przyniosłeś, Nara. Nie wiem... Do widzenia. Tak, jakiś dowód, że zabiłeś i koniec. No to było słabe. A tu już jakby powoli, im dłużej jestem w tej lokacji, tym bardziej się wkręcam, tak? Że... Tutaj coś jest, tutaj jest jakaś zagadka, tutaj jest jakiś ogień rozpalić, tak, tutaj jest jakaś osoba, która coś wie, ale nie chce wyraźnie powiedzieć. O, to tylko wy. Tylko wy? Aha, okej, okay, że on mówi do mnie w liczbie mnogiej, okej.
Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch. Ktoś tu ma coś za uszami. No właśnie, no i nie wiadomo, tak? Tutaj w ogóle wiele wyborów jest nieoczywistych. Nie ma dobrych i złych wyborów często. Jest tylko na przykład wybór mniejszego zła, więc trzeba... Wiesz, zawsze był taki szary. Tak, to nie jest właśnie gra zero-jedynkowa. Zero-jedynkowa i takie potulne fantasy, jak nie wiem, tak, jak na przykład tak. Dragon Mass Effect. Dragon Age też ma też często nieoczywiste. Ale Mass Effect był taki bardziej, że albo miałeś dobry wybór, albo miałeś zły wybór. Nie miałeś pośredniego. Mhm. A tutaj po prostu wykonujesz zadanie i nie czujesz się, że zrobiłeś coś dobrego na przykład, tylko że po prostu wykonałeś swoją robotę. A czy zrobiłeś to dobrze, no to już jest do ocenienia przez innych. Oczywiście animacja może się trochę kruszyć, bo to jest, mówię, wersja na test kita. No ale gramy. Sam dubbing jest. Mhm. Ach, trzyma. No, dużo się mówi o polskich wersjach, ale no jest w porządku. Oj, myślę, że ten przeciwnik może mi sprawić jakiś problem. Puść Cześka na latarnię. On w ogóle ma jakieś punkty życia, bo nie widzę. Nie wiem, co to było, ale... Ulala. Uj. No teraz mi FPS-y bardzo spadły. Ale wpadłem w swój wiedźmiński szał. Dzięki taniec węży. Szał zabijania. Mieczy w dolinie węży. Taniec węży. Taniec węży. Dobra. Podoba mi się, tak przypadkowo na przykład zrobię jakiś fajny cios, tam odrąbię komuś głowę, no to co akurat upiory, więc raczej odrąbywać nie będę niczego. Ała. Ty niedobry, ty. Czy mu ogień coś robi? Nie, trzeba czekać na Cześka, aż zapali ogień. Ale mam kinetyczne uderzenie. Spróbuj. A, ma punkty życia tam na górze, okej. Ała. No, jest to jakieś wyzwanie dla mnie. Dużo uników generalnie. Teraz mogę go zabić chyba, tak? Już jest... Ała. Dobra. Zniwać pan. O! Ja myślę, że w maju w ogóle wzrośnie liczba takich staropolskich zwrotów używanych w ogóle w gwarze. Tak, widzisz, musiałem miksturę wypić, ale od razu się rozpogodziło, zauważyłeś? A jako ładne teraz się tak zrobiło. Jakby zabiłem te upiory i już jest lepiej. Dzięki temu. Ale jeszcze został ci pan duży, który naprawdę... Ała. O! Ja muszę więcej blokować, wiesz, ja nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, że gra wymaga ode mnie jakiejś tam taktyki. A teraz gry robią bardzo łatwo, niestety. A tutaj się okazuje, że wracamy do takiego staroszkolnego... I to mi się podoba, wreszcie jest jakieś wyzwanie, dlatego ja często szukam wyzwania na PC-tach, gdzie są gry, na przykład MOBA, dosyć dobrze rozwinięte. I no tam jednak naprawdę trzeba uruchomić swoje szare komórki i działać. Ale tu podoba mi się w Wiedźminie, że no... premiuje taką bardziej strategiczne podejście do CRPG. Mam dokładnie to samo, chociaż u mnie z mobami zmyślenie zostawiam Kamilowi, którego gorąco pozdrawiam. No, kinetyczne uderzenie, please. Come on. Wow. Do it now. Fatality, ała. Get to the chopper. No i tak jak widzicie, no z każdym przeciwnikiem jest jakaś związana taktyka walki pewnie. No, ten upiór znika, ja powinienem robić dużo uników. On pewnie się odnawia za tobą. O, coś mu nie pasuje. Okej. Okay. Dobra, mam ostatnią chyba fazę. Po kolegów chyba zadzwonił. Jak to tak na ustawkę ze sprzętem? Ze sprzętem na ustawkę? Znów tym pasztetem? Nie w szczepionkę. Klasyka, dobra, gdzie on jest? O, jest? Nie weź ma. Trofeum z pokoju. O, zabił się o mnie, tak? Tak to coś wyglądało. Coś z tyłu. O, dobra. Hurra! To chyba nie to, chyba trochę bardziej w prawo. Chyba to. Jest. A weźmiemy wszystko dla pewności. A tutaj w prawo chyba bardziej. A, tu, okej. Okay. O, tutaj. Jest i trofeum. Trofeum. Tara. No jest aktualizacja, pewnie zlecenie zakończone, chyba że coś się wydarzy, że nie jest zakończone. Wyjdzie, powie nam, bardzo nam podziękuję. Udało się? Udało się? Udało, ale wciąż nie wiem, co tu ściągnęło pokutnika. No i może to się będzie jakoś wiązało z kolejnymi jakimiś przygodami na tym, w tym miejscu. Znam to uczucie. Bywaj. I klasyczne bywaj. Czyli wymarłe pożegnanie, którego się już dzisiaj nie stosuje. Ale niesamowite właśnie, to jest tak naprawdę, to nie był żaden z głównych questów, to był nie, zwykłe zlecenie. Rozbudowane. A takich ścian ze zleceniami jest naprawdę mnóstwo. One często odwołują się nie tylko do zlecenia na jakiegoś potwora, ale do jakichś innych takich pomniejszych zadań, które później mogą się rozwinąć. Także no myślę, że spędzimy w tym świecie wiedźmińskim jeszcze trochę czasu.
A tymczasem żegnamy się. Pewnie nam wyszedł dłuższy kwagnas, ale to jest Wiedźmin, więc... Wiedźmin ma swoje prawa. To nie jest ważne. Jeszcze może się rozejrzyjmy, bo naprawdę widoki... No są... super, no... To jest niesamowite, naprawdę. Ta gra trochę ma inny klimat niż na pierwszych zwiastunach, gdzie nawet było widać, że jest taki trochę taki filtr, takie przypalone rogi ekranu, nie wiem czy zauważyłeś. Jest trochę bardziej taka barwna, kolorowa, bardziej taka Dragon Age'owa, ale i tak ma swój urok i naprawdę jest super. No ja chłonę oprawę wizualną jak urlop 19. Urlop 19, tak, nie wiem kiedy puszczamy ten kwagrans. Jeżeli jest po premierze, to pewnie gramy, jeżeli nie jest po premierze, to pewnie gramy. Mamy jeszcze dostęp do przedpremierowej, więc tak. Już w ogóle grać i jeszcze raz grać. Niesamowita rzecz, naprawdę. Trzymajcie się i do następnego razu. Na razie.